Drodzy, w niedzielę omawialiśmy przypowieść o czworakiej roli. Dzisiaj chciałbym poruszyć kolejną przypowieść Pana Jezusa, ale zanim to chciałbym taki wstęp zrobić. Chciałbym Cię zaprosić trochę tak, żebyś sobie wyobraził następującą sytuację, że z rodziną spędzasz urlop, wakacje w Anglii. Podobałoby się Wam to? Wynajmujesz samochód i jedziesz przez całą Anglię, żeby ją zwiedzić. Jest wiele ciekawych miejsc. Wyobraź sobie, że tak właśnie spędzasz wakacje. Lecisz samolotem, lądujesz w Londynie, na lotnisku wynajmujesz sobie jakiś wygodny samochód, pakujesz swoje bagaże, pakujesz swoją rodzinę, wsiadasz do samochodu i szok. Wszystko jest odwrotnie. Kierownica po lewej stronie. Hamulec, sprzęgło, dźwignia biegów, kierunkowskazy, wszystko na odwrót, zupełnie w innym miejscu niż jesteśmy jako kierowcy przyzwyczajeni. Wiemy, że w Anglii obowiązuje lewostronny ruch i dlatego wszystko jest inaczej. Pierwsze chwile oczywiście są szokujące. Myślisz sobie, nie dam rady, jak tu się poruszać, Londyn, te wąskie uliczki. Ale po chwili uspokajasz się i mówisz sobie, przecież tylu Polaków jeździ po Londynie, po Anglii, więc może ja sobie poradzę. Odpalasz silnik, ruszasz w drogę. Wyjechałeś z parkingu, wjechałeś na pierwsze skrzyżowanie, to jest taki szok. Jak jechałem się teraz w lewo czy w prawo? A najgorsze są ronda, tak? Bo to już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Pierwsze rondo, pierwsze skrzyżowanie, pierwsza mila, pierwsze 10 mil. Na pewno nie jest łatwo, ale po pewnym czasie zauważasz, że twój umysł przestawił się i zaczynasz coraz swobodniej poruszać się po angielskich drogach. Wiecie, podobnie jest w Królestwie Bożym. Kiedy rodzimy się na nowo, zmieniamy terytorium. Zmieniają się w związku z tym wszelkie prawa i zasady funkcjonowania. W liście do Kolosan 1:13 czytamy, że Bóg Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do Królestwa Syna swego umiłowanego. I często o tym zapominamy, ale każdy z nas, ty i ja, jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy obywatelami nowego królestwa. Mamy wspaniałego króla. Nikt nie ma takiego króla. Znacie takiego króla, który by położył swoje życie za swój lud? Nie znam. To jest jedyny, niepowtarzalny. W Anglii każdy, kto wsiada do samochodu, oczywiście jako kierowca, nie kwestionuje ani nie lekceważy angielskich przepisów o ruchu drogowym. Jako Polak, gdybym wsiadł, powiedział, co mnie to obchodzi? Oni niech sobie jeżdżą po swojemu, a ja sobie będę jeździł po swojemu. Jak myślicie, ile skrzyżowań bym przejechał? Prawdopodobnie ani jednego. Respektujemy prawa, które są na danym terytorium. I nawet nam to do głowy nie przyjdzie, żeby cokolwiek zmieniać. Podobnie jest w Królestwie Bożym. Tutaj, jak powiedziałem, obowiązują zupełnie inne prawa i inne zasady, które obowiązują w świecie. Bóg pragnie, abyśmy jako obywatele tego królestwa poznali je i stosowali w codziennym życiu. Jesteśmy do tego powołani. Nasz Pan wiele uwagi poświęcał, nauczając o Królestwie Bożym. Zwróciliście uwagę? Królestwo Boże jest podobne w Królestwie Bożym. Mamy wiele takich wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Po co to czynił? Po to, żeby pokazać pewne różnice pomiędzy tym światem, w którym przyszło nam żyć, a królestwem, którego jesteśmy uczestnikami, jesteśmy obywatelami. Dziś przyjrzymy się jednemu z takich nauczań i dlatego otwórzmy teraz Mateusza, Ewangelię Mateusza, 20 rozdział, od pierwszego na początek do 7 wersetu. Pierwszą część tego podobieństwa. I czytamy. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników
do swojej winnicy. Uzgodniwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się wam należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy o godzinie, około godziny jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących, mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. Idźcie i wy do winnicy. Zanim przejdziemy do takiej głębszej egzegezy tego, pozwolę sobie na dwie bardzo ważne uwagi. Uwagi, które pozwolą nam lepiej zrozumieć to, co Jezus pragnął przekazać. Pierwsza uwaga dotyczy kontekstu. Kontekst jest bardzo ważny. Często z niego wynika to, co czytamy w danym momencie. I w Ewangelii Mateusza 19:22 czytamy, że pewien młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa. Bogaty człowiek, który chciał być uczniem Pana Jezusa. Pyta się, co mam zrobić, aby dostąpić zbawienia. I Pan Jezus mu mówi, sprzedaj wszystko, rozdaj, a potem przyjdź mnie naśladuj. I jak wiemy, poszedł zasmucony. Nie było go stać na taki gest, na taką decyzję. I w konsekwencji tego, to jest ta historia, która poprzedza to podobieństwo. W konsekwencji tego Piotr zadaje Panu Jezusowi pytanie. I pozwólcie, że je przeczytam. Piotr rzekł Jezusowi, oto my opuściliśmy wszystko. Dosłownie, gdyby przetłumaczyć to, opuściliśmy wszystko, staliśmy się ubodzy dla Ciebie, Panie. Tak można by to dosłownie przetłumaczyć. I poszliśmy za Tobą. I teraz słuchajcie, zadaję bardzo konkretne pytanie Panu Jezusowi. Cóż za to mieć będziemy? Jaka korzyść z tego będzie płynąć dla nas, że to zrobiliśmy? Bardzo konkretne pytanie. I drodzy, w zasadzie to podobieństwo jest odpowiedzią Jezusa na pytanie Piotra. Pan Jezus przez to podobieństwo odpowiedział mu. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, abyśmy prawidłowo odebrali tą przypowieść, musimy wyjaśnić sobie, w jaki sposób w czasach Jezusa określano czas, upływający czas. Jak go odmierzano? Drodzy, dzisiaj dla nas to nie jest problem, tak? Każdy ma zegarek, na ścianie wisi zegarek, na kościele wisi zegarek, w telefonie masz zegarek, wszędzie zegarki i praktycznie nie ma żadnego problemu z określeniem, która jest w tej chwili godzina. Ale przenieśmy się do tamtych czasów. Nie ma żadnych zegarów. Jak określić godzinę? W jaki sposób oni to rozwiązali? I drodzy, na ten temat chciałbym, zanim przejdziemy, nieco powiedzieć. Poproszę rysunek pierwszy. Popatrzcie. Mamy tutaj taką ilustrację. Mamy dzień i noc. Dzień jest niebieski, noc jest ciemna. I robili coś takiego. Tu mamy zrównanie dnia z nocą, tak? Jest po połowie. I Izraelici dzielili dzień, czyli od wschodu do zachodu słońca na 12 godzin. 12 godzin. Dokładnie. I popatrzcie, Pan Jezus pyta w Jana 11:9, czyż dzień nie ma 12 godzin? Jeśli chodzi o noc, dzielono nieco inaczej. Dzielono na cztery części. I mówimy o pierwszej straży nocnej, drugiej straży nocnej, trzeciej i czwartej. I pierwsza straż nocna zawsze zaczynała się o zachodzie słońca. Ostatnia straż nocna, czyli czwarta, kończyła się o wschodzie słońca. I znów noc dzielono na cztery części.
Nie ma problemu, bo popatrzcie, gdy przyjrzymy się temu obrazkowi, okej, w porządku, 12 godzin naszych, tutaj też 12, wszystko gra. Ale co się dzieje, gdy jest długi dzień, krótka noc? Wtedy wszystko się zmienia. Zatem w jaki sposób to rozwiązali? Proszę rysunek 2. Rozwiązali to w bardzo prosty sposób. Damy radę? Damy radę. Widzicie, wydłużył się dzień, skróciła się noc. Ale dalej jest 12 godzin. Czyli ten dłuższy czas podzielili znów na 12 godzin. Wiecie, to było bardzo praktyczne, bo jak ktoś wyszedł z domu i słońce było najwyżej, a jest południe, tak? Pod odpowiednim kątem, jest 3 godzina, tak? Jest 6 godzina, tak? No a wieczorem, jak już słońce zachodziło czy wschodziło, to było wiadomo. I ludzie mniej więcej orientowali się to z dużą precyzją. I wszystko wygląda w ten sposób, że opłacało się pracować zimą. Godziny były krótkie, natomiast nie opłacało się pracować latem. Bo słuchajcie, no jeśli latem dzień miał 18 godzin, czyli policzmy sobie, to było trochę więcej, tak? Czyli jedna godzina musiała mieć 1,5 godziny normalnie w tamtym czasie. A więc musiał o połowę więcej pracować niż powiedzmy w okresie, gdy dzień był równy nocy. I trzeci rysunek pokazuje nam, jak to wyglądało już tak szybciuteńko. Popatrzcie, gdy był krótki dzień. Znów te 12 godzin rozkładano na ten czas, gdy było jasno i nie było dyskusji. Czyli to przysłowie, że chodzili spać z kurami i wstawali z kurami, było jak najbardziej na miejscu. I w ten sposób sobie dzielono czas. I teraz oni myśleli liniowo. My poprzez tarczę zegarka myślimy w kółku, tak? 24 godziny się zamyka. Myślimy troszeczkę w inny sposób. I teraz musimy, jak czytasz Biblię, bo to tak chciałem troszeczkę też tak dla ciekawości, ale też dla przyszłości, jak będziecie coś czytać i na przykład dojdziecie do dzieł apostolskich, gdzie Paweł wystąpił i mówił, oni nie są pijani, gdyż jest 3 godzina dnia, tak? Pamiętacie to miejsce? Czyli która? Według naszego 9 rano. 9 rano. To była 9 rano, więc miał rację. No kto, no jakieś, jacyś już ludzie zdegenerowani, alkoholicy są pijani rano, tak? Normalnie no to tam se może podpili gdzieś pod wieczór, po pracy chwilę, gdzieś tam przed spaniem, ale każdy pracował. A więc widzimy, ten zegar był bardzo praktyczny w starożytności, no i on się opierał o zjawiska przyrody, bo innych możliwości nie było. Ludzie żyli w takiej harmonii ze słońcem. Bardzo dziękuję. Zapamiętajcie sobie te obrazki, bo to jest bardzo ważne. Jak będziecie czytać Biblię, zresztą zobaczycie, to podobieństwo jest bardzo mocno związane z tym. I w Mateuszu 21 czytamy, albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem. To, co przed chwileczką czytaliśmy. A więc popatrzcie, gdy widzimy ten zegar, to 6 godzina to był początek dnia, wschód słońca. I on wyszedł, aby zatrudnić robotników. I co możemy powiedzieć o tych robotnikach? Co możemy powiedzieć o ludziach, którzy przed świtem stoją i czekają, aby ktoś ich zatrudnił? Chcieli na pewno pracować. Chcieli zarobić pieniądze. Tak? I ten człowiek wyszedł, ten właściciel winnicy wyszedł, czy jego sługa, mówi, słuchajcie, chodźcie i pracujcie cały dzień i pracujcie za denara. To około 53 gramy srebra. To była taka średnia dniówka, można by powiedzieć nawet dosyć dobra dniówka, którą się zarabiało w czasach Pana Jezusa Chrystusa. 1 denara za dzień. Dalej w 3 wersecie czytamy, że wyszedł około godziny 3 i znów zatrudnił innych stojących. 3, czyli 9 rano, czyli już 3 godziny ci pierwsi pracowali. I teraz ci wchodzą do akcji. Znów ich zatrudnia i mówi, idźcie, ale tutaj już zwróćcie uwagę, gospodarz, ten właściciel już nie ustalił stawki. Mówi, a co się wam należy, to ja wam zapłacę.
Nie powiedział, dam wam denara. Powiedział, ja wam zapłacę. I mamy kolejne, już piąty werset, że o 6 i potem o 9 godzinie znów wyszedł na rynek, na plac i zatrudnił kolejnych. 6 godzina to jest południe, tak? Czyli wyszedł jeszcze w południe. Już pół dnia minęło, jeszcze zostało pół, ale on wyszedł i zatrudnił kolejnych. A potem jeszcze pewnie zjadł obiad i po obiedzie mówi, a może jeszcze ktoś pracuje? Więc wyszedł o 3 po południu, żeby choć 3 godziny tam jeszcze popracowali. Może były jakieś pilne prace, może były zbiory, nie wiem, bo nic Pan Jezus nie mówi o motywach takiego zatrudnienia. W każdym razie widzimy, że przez cały dzień co 3 godziny wychodzi i zatrudnia ludzi. Ale najciekawsza rzecz jest taka, że wychodzi jeszcze o godzinie 11. Zawsze kiedyś, kiedy czytałem, myślałem, że to jest 11 przed południem, tak? Ale słuchajcie, to już jest ostatnia godzina przed zachodem słońca. Zostało jeszcze tylko jedna godzina pracy. Pierwsza rzecz, która mnie porusza, to to, że ci ludzie stoją. Nie wiemy, od której stali, no bo musieli przyjść, nie wiem, po 3, tak? Bo jakby przyszli przed 3, to już by pracowali. Przyszli po 3 i oni mieli nadzieję, że jeszcze ich ktoś zatrudni. Ja bym nie stał, gdyby już ostatnia godzina została, to bym sobie powiedział, no dzisiaj już nikt nas nie zatrudni. Ale oni stali. Nie wiem, dlaczego stali, nie mamy wyjaśnień, ale stali, czekali. I ten właściciel winnicy zatrudnia ich. Tutaj również nie było mowy o stawkach. I wiemy z kontekstu, że wszyscy pracowali solidnie do końca. Właściciel nie miał żadnych uwag do ich pracy. I teraz, drodzy, przechodzimy do drugiej części tego podobieństwa, od Mateusza 28 do Mateusza 20:10. I czytamy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do zarządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę. I powiada tak, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Od tych, którzy pracowali od 1 godzinę, aż do tych, którzy pracowali 12 godzin. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy przyszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Drodzy, kolejna hipotetyczna sytuacja. Wyobraź sobie, że stoisz w tej kolejce. Wyobraź sobie, że pracowałeś uczciwie, rzetelnie 12 godzin. Stoisz na końcu. Najpierw 1 godzinka, 3 godzinki, 6 godzinek, 9 godzinek, no i potem przychodzi na ciebie kolej. I obserwujesz, co się dzieje. Moje pytanie jest, jak byś się czuł, gdybyś po 12 godzinach ciężkiej pracy miał stanąć w kolejce po zapłatę i najemca kazałby ci stanąć na końcu. Przecież jesteś najbardziej zmęczony, spracowany. Powinien powiedzieć, słuchajcie, wy już się narobiliście, macie tu pieniądze, uciekajcie do domu, tak? Nie, na koniec. Po drugie, co byś sobie pomyślał, gdybyś widział, że niezależnie, czy osoba pracowała godzinę, czy 3, czy 6, czy 9, no bo ty jeszcze nie wiesz, ile dostaniesz, dostają tą samą zapłatę po denarze. A jak byś zareagował, gdybyś po 12 godzinach ciężkiej pracy dostał taką samą zapłatę, jaką ten, który pracował 1 godzinę? Postawcie się w butach tych ludzi. Stańcie tam w tej kolejce i to się dzieje na waszych oczach. Jesteście bardzo zmęczeni. Cały dzień słońce świeciło, a w Izraelu potrafi świecić, tak? Macie dosyć wszystkiego. Chcecie tylko wziąć pieniądze i iść do domu. A tutaj taki incydent. Coś nie tak. Czy nie miałbyś poczucia, że zostałeś oszukany? Powiedział, jak to? Chwila. Ten za godzinkę, to ja powinienem mieć
12, tak? Jeśli tak pięknie płaci. Czy nie dopuściłbyś do siebie świętego gniewu i oburzenia? Prawda? Czy nie wypowiedziałbyś kilka mocniejszych słów pod adresem pana właściciela winnicy? Myślę, że byłoby trudno zachować spokój i kulturę w tym momencie, tak? Pytanie jest, co Pan Jezus tak naprawdę chciał przez to przekazać? Bo to wszystko nie pasuje jakoś, tak? Jakiej lekcji chce udzielić Piotrowi Pan Jezus przez to podobieństwo? Pamiętacie jego pytanie? Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? I kontekst, kiedy temu się przyjrzymy, tej całej historii, tej całej sytuacji, możemy to ująć w ten sposób. Królestwo Boże nie buduje się w oparciu o ludzkie zasługi lub wysiłki. Zgodzicie się z tym? Ale w oparciu o niezasłużoną dobroć i łaskę Pana. I to chciał przede wszystkim Pan Jezus powiedzieć Piotrowi. W ten sposób chciał mu powiedzieć: Piotrze, musisz zmienić sposób myślenia. Musisz zmienić sposób myślenia, bo sposób, w jaki myślisz, nie pasuje do Królestwa Bożego. Zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus zaczyna i kończy to podobieństwo słowami: tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. A więc jakaś zmiana, zmiana kolejności. Kim są pierwsi, a kim są ostatni? Bo musimy się temu przyjrzeć. W tym podobieństwie już mamy, że pierwsi musieli iść na koniec, ostatni przyszli na początek, tak? I cały czas mamy w tej przypowieści to określenie pierwsi i ostatni. Drodzy, musimy zwrócić uwagę na historię Izraela. Izraelici przez wieki mieli wpajane, że są narodem wybranym, wyjątkowym w oczach Bożych, a reszta to coś gorszego, coś, czym Bóg nie jest zainteresowany. To wprowadziło ich, czy doprowadziło ich do pewnego wniosku, że są kimś lepszymi. Lepszymi od innych narodów. Każdy, czy większość, może nie wszyscy, niektórzy potrafili zachować trzeźwy rozsądek, ale większość myślała kategoriami, że jestem wyjątkowy, że Bóg mi błogosławi, bo jestem potomkiem Abrahama. I to przeświadczenie było bardzo głęboko zakorzenione wśród Izraelitów, a szczególnie w czasach, kiedy przyszedł Pan Jezus. Dzisiaj też niektórzy ludzie się z tym obnoszą, niektórzy Izraelici, tak? Że są kimś, że są narodem wybranym. Zresztą to nie jest wyjątkowe, bo Polacy też się uważają narodem wybranym, tak? Więc widzimy, że to jak trafi na dobry grunt, to jest wszystko okej. Ale drodzy, warto jest zwrócić uwagę, co Paweł napisał w liście do Galacjan 3, rozdział 26 werset. Napisał to jako chrześcijanin. Napisał to również jako Żyd. Był Izraelitą. Napisał to jako były faryzeusz. A więc to nie był jakiś zwykły człowiek, który ledwo umiał czytać i pisać, tylko to był gość, który miał wiele rzeczy poukładanych. I zobaczcie, co on napisał. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi. W jaki sposób? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie będziemy synami Bożymi, ale tu jest napisane: jesteśmy synami Bożymi. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, to nie dziwię się, że Żydzi zgrzytali zębami, kiedy widzieli Pawła. Bo w ich uszach to brzmiało jak jakaś herezja. Jak to? My jesteśmy narodem wybranym. Wszyscy jesteście synami Bożymi, tak głosił Paweł, tak głosił Piotr, tak głosił Jan. Mówi, po zmartwychwstaniu Chrystusa liczy się jedno, czy jesteś w Nim. Jeśli jesteś w Nim, to mówi, jesteś Bożym dzieckiem. Jesteście synami Bożymi. Wiecie, to jest niesamowicie głębokie określenie. Przyzwyczajamy się do pewnych określeń, do pewnych zwrotów, do pewnych tytułów, którymi Bóg nas obdarzył. Ale pomyśl, jeśli jesteś Synem Bożym w Chrystusie, to Bóg jest twoim Ojcem. Ten, który wszystko stworzył, do którego wszystko należy, jest twoim kochanym tatusiem, bo tak tutaj również powiedział. A więc jesteśmy wszyscy, niezależnie od pochodzenia, narodowości i tak dalej. I tutaj poniżej mówi, nie masz Żyda, nie masz Greka. Wiecie, to był taki główny podział. W tamtych czasach w Izraelu bardzo mocno rozwijała się kultura helenistyczna. Na przykład był hipodrom w mieście Jerozolimie, były gimnazjony, gdzie młodzi Żydzi już odchodzili od tradycji swoich ojców i zachłysnęli się filozofią i kulturą grecką. I w tym czasie były bardzo wielkie napięcia i prześladowania. To nie jest coś, co dzisiaj przeżywamy, że są różne kierunki filozoficzne, myślowe, kulturowe i tak dalej. Ludzie się nienawidzą. W tamtych czasach działo się dokładnie to samo. Może na mniejszą skalę, bo miasto liczyło około 200-300 tysięcy ludzi. Ale Paweł tutaj wypowiada rewolucyjne słowa. Mówi, nie sprzeczajcie się, nie kłóćcie się, bo to już nie ma znaczenia. Nie masz Greka ani Żyda. To już nie ma znaczenia. Nie masz niewolnika ani wolnego. To nie ma znaczenia. No, niewolnik, który był w niewoli, a był chrześcijaninem, mógł powiedzieć, no, dla mnie to ma trochę. Wolałbym być wolny, tak? I zresztą w Biblii jest napisane, jeśli możesz być wolny, to bądź. Korzystaj z tego. Ale to, że jesteś czyjąś własnością, to nie jest problemem. Bo Duch Boży mieszka w tobie, a to jest najważniejsze. I w ten sposób jesteś dzieckiem Bożym, które jest w niewoli, jest zakupione przez kogoś, tak? Stałeś się, czy twoje ciało stało się czyjąś własnością. Na jakiś czas oczywiście. A więc nie masz niewolnika ani wolnego. To nie ma większego znaczenia. Również wypowiada rewolucyjne słowa. Wiecie, w tamtych czasach i wiele, wiele lat później, w zasadzie koniec XIX wieku, początek XX, wnosi zmiany w kulturze, w cywilizacji ludzkości. Ale przez całe wieki kobieta zawsze była kimś gorszym. Była takim dodatkiem dla mężczyzny. I to się przejawiało nawet w zakonie, tak? Mężczyzna mógł rozwieć się z kobietą, a kobieta nie mogła. Mógł jej dać list rozwodowy i posłać do domu, ale kobieta zrobić tego nie mogła. To są trudne rzeczy i w tamtych czasach Paweł powiada, że ta era się skończyła. Teraz nie ma już w oczach Bożych żadnej różnicy. Kobieta czy mężczyzna, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiesz, Bóg patrzy na ciebie właśnie w ten sposób. Wszyscy jesteśmy równi w Jego oczach. To jest niesamowite. I nie chcę powiedzieć, że jesteśmy tacy mali, biedni. Wszyscy jesteśmy drogocenni w Jego oczach. Jesteśmy kimś wyjątkowym, każdy z nas.
To tak jak rodzice, którzy bardzo kochają swoje dzieci. I masz dwójkę, trójkę dzieci. I każdy z nich jest wyjątkowy. I każdy z nich, z każdym z nich masz osobistą, wyjątkową relację. I każdy w twoich oczach jest drogocenny. Wychowałem dwie córki. Jedna od drugiej się różniła. Inne charaktery. Ale każdą na swój sposób kochałem i kocham. I dla mnie była kimś drogocennym i jest drogocennym, choć już jakiś jeden i drugi mężczyzna zabrał ją i utraciłem ją. Już nie należy do mnie, do mojego domu, do mojej rodziny. Ma swój dom. Ale pamiętam to uczucie, jak nieraz z żoną patrzyliśmy wieczorem, jak zasypiałem, jeszcze były małe. Ktoś drogocenny. I myślę, że my ludzie jesteśmy jakimś odbiciem Pana Boga, tak? I to wszystko jest jakieś trochę zdeformowane, niedoskonałe. Ale pomyślcie sobie naszego kochającego Ojca. Jak On patrzy wieczorem na Ciebie z taką miłością, z taką radością. Moje dziecko kochane. Dzisiaj nie może nas przytulić, bo On jest duchem, my żyjemy w ciele, ale przyjdzie czas. Ale drodzy, zwróćcie uwagę na to słowo. To jest bardzo ważne i bardzo głębokie słowo. To jest rewolucja 2000 lat temu. To jest potężna rewolucja. Ale te słowa idą za dziełem Jezusa Chrystusa. To On sprawił, że wszystko zostało wywrócone do góry nogami. To jest kultura Królestwa Bożego. I w Kościele nie powinno być poniżania kobiet. W Kościele nie powinno być rozróżnienia ludzi. A ty jesteś niewolnikiem, to siadaj tam, tak? Jak Jakub powiada. Albo u mojego podnóżka, tu sobie na podłodze usiądź. A ty, no ty jesteś milionerem, siadaj tutaj w pierwszym miejscu. Jakub to gani, mówi, to jest coś nie tak, mówi, dokonujecie sądu nad ludźmi. To nie jest kultura Królestwa Bożego. Jesteście wszyscy równi i drogocenni w oczach Bożych. Może nie masz wykształcenia, może masz niewiele pieniędzy na koncie, może jeździsz już 10-15-letnim samochodem, może mieszkasz w wynajętym domu. No i co z tego? Jesteś dzieckiem Bożym. I to jest okres przejściowy. Może komuś się lepiej powiodło, znalazł jakąś ścieżkę do dobrobytu, zarobił pieniądze i jego ciało ma się lepiej, tak? Ale czy dusza ma się lepiej? Zostawiam pytanie otwarte. Dobrze jest, jeśli możemy żyć w takim spokoju i takim zabezpieczeniu naszych potrzeb, tak? Źle jest, jak nam brakuje, jak musimy te pieniążki przesuwać, bo jak tu zapłacę, to tutaj nie zapłacę. I wtedy nie jest dobrze. Ale jeśli w naszym życiu jest taki spokój, tak? Nie mam za wiele, nie mam wygórowanych oczekiwań, ale mam spokój, mam taką fajną atmosferę z Panem Bogiem. I wreszcie trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, Paweł mówi, jesteście potomkami Abrahama. Słyszycie? To o nas mówił do Abrahama, że z ciebie wywiodę wielki naród. Żydzi myślą, że chodzi o nich. Ale to właśnie Bóg powiedział do Abrahama, widząc ciebie i mnie. I ty i ja jesteśmy potomkami Abrahama. I kiedy byłem w Izraelu, jeździłem tam, zwiedzałem, obserwowałem tych ludzi i pomyślałem sobie, czym my się różnimy, tak? A z drugiej strony pomyślałem, jeśli ten Izraelita, który tam gdzieś przechodził obok mnie, nie jest narodzony na nowo, to tak naprawdę ja jestem potomkiem Abrahama, tak? A on musi się narodzić na nowo, żeby stał się potomkiem czy dziedzicem według obietnicy. My jesteśmy, mówi apostoł Paweł, że jesteśmy dziedzicami według obietnicy. Dzisiaj te słowa brzmią trochę w naszych uszach, może dziwacznie mówimy, jakie dziedzictwo. Ale przyjdzie dzień, zobaczysz to wszystko. I wtedy będziemy zadziwieni. Ach, to o to chodziło. Nie pytajcie mnie, o co tu chodziło do końca, bo ja też na dzisiaj mam zasłonę na oczach. Ale Bóg mówi o dziedzictwie. A kiedy spojrzę w nocy
w niebo, takie gwieździste niebo, mówię, w tych kwestiach wystarczy tylko spojrzeć. Kiedy spojrzymy w głąb natury, przyrody, widzimy niesamowitą mądrość i bogactwo Boga. Czym jest to dziedzictwo? Dowiemy się w odpowiednim czasie. A więc podsumowując, Paweł wskazuje, że podstawą w Królestwie Bożym jest dzieło Jezusa Chrystusa, a nie urodzenie według ciała. To już od 2000 lat nie ma większego znaczenia. Narodzenie na nowo z Ducha Świętego. To jest podstawą wszystkiego. Wiecie, to są bardzo pocieszające słowa. Bo jeśli ktoś nie jest narodzony na nowo, to może sobie w różnoraki sposób myśleć o sobie, tak? Ale kiedy otwierasz serce dla Boga, kiedy przychodzi Duch Święty, zmienia wszystko i stajesz się dziedzicem. Potomkiem Abrahama. Stajesz się dzieckiem Bożym. Od tego momentu twoja modlitwa Ojcze mój czy Ojcze nasz ma sens. Bo naprawdę to jest twój ojciec. I jest również drugie przesłanie tego podobieństwa. Zatytułowałem je Kultura Królestwa Bożego. Na początku powiedziałem, że jedziesz do Anglii, musisz zmienić sposób myślenia, sposób działania. Nie jesteś w stanie tam jeździć po staremu. I podobnie jest w Królestwie Bożym. Duch Święty pracuje nad każdym z nas, aby zmienić nasz sposób myślenia. Aby dostosować go do nowej rzeczywistości. Prosty przykład. Popatrzcie, gdybyście pojechali do Izraela na wycieczce, jesteście w Jerozolimie, stoicie pod tą ścianą płaczu, tysiące Żydów w sobotę modli się, kiwa się tam pod tą ścianą, myśli sobie, szkoda, że nie jestem Żydem, tak? Czujesz się nagle gorszy, że jesteś czegoś pozbawiony, że nie masz do czegoś prawa. Ale tak nie jest. Tak nie jest. I drodzy, przejdźmy do tej drugiej części. Mateusz 20 od 11 do 16 wersetu. I czytamy dalej tą historię. Wziąwszy tedy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi. Wzięli tego denara, ale mówią, no nie, to mi się nie podoba, to jest nieuczciwe. Mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cośmy znosili ciężar dnia i upał. On rzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry? I to podobieństwo kończy słowami. Tak będzie, tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kiedy przyjrzymy się temu podobieństwu, już tej historii rozliczenia, tej rozmowie, możemy uchwycić takich pięć negatywnych postaw, nazwijmy ich pierwszych, tych, którzy pracowali od świtu do nocy. Po pierwsze, możemy zauważyć, że oni porównywali się z innymi. Tak? Pokazywali na tych pierwszych. Oni godzinę, a my cały dzień ciężko. Po drugie, mieli postawę roszczeniową. Przecież się umówili na stawkę, tak? Mogli powiedzieć, co mnie to obchodzi, niech nawet da im 10, ja swoje dostałem, tak? Ale kiedy ich oczy zobaczyły, powiedzieli, o nie, no to no, trzeba renegocjować, tak? I rozpoczęli renegocjację. No chwila, temu dałeś za godzinę, to tam gdzieś może w domyśle nam się należy 12, tak, denarów.
Ale gospodarz mówi, chwila, umówiliśmy się na denara. Zgodziliście się na to, pracowaliście uczciwie i ja wam teraz uczciwie daję zapłatę. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest szemranie. Byli niezadowoleni, zaczęli szemrać przeciwko temu właścicielowi winnicy. Kolejna rzecz, która się pojawia, to jest zazdrość i lekceważenie innych. My tutaj, tak? A tamci na godzinkę sobie wpadli i jak? I tak nas zrównasz do siebie? Coś nie tak tutaj jest. Widzę taki ogrom pretensji wobec tego właściciela winnicy. I wreszcie piąta, najgorsza rzecz to jest posądzanie gospodarza o niesprawiedliwość. Jesteś niesprawiedliwy. Gospodarz się wytłumaczył, mówi, dałem wam, co się wam należy. Ale oni mają pretensje i go oskarżają. I drodzy, tak to funkcjonuje w świecie. Ale jak jest w Królestwie Bożym? Czy te zasady, myślę, że Pan Jezus próbuje zwrócić uwagę i powiedzieć Piotrowi i innym, to nie tak jest w Królestwie Bożym. I cóż, po pierwsze, nigdy nie porównuj się z innymi. Zasada numer jeden, czyli to jest zaprzeczenie tego, co tam się działo. Jest to czymś naturalnym. Jesteśmy od dziecka uczeni do porównywania i konkurencji. Najlepszym przykładem jest oceny w szkole, tak? Gdzieś jest w naszej podświadomości jest wpisane, że musimy walczyć i jeden przed drugim udowadniać, że jestem lepszy. Nie musimy szukać przykładów. W niedzielę mamy wybory, tak? Widzicie, co się dzieje. Wiele rzeczy jest ponad stan, jest nieprawdą, ale walczymy, tak? Bo muszę tam być, muszę zwyciężyć. I jedna strona, i druga, bo nie chcę przejmować którejkolwiek. Nie chcę tu robić jakiejś agitacji. Popatrzcie, co jest napisane w liście do Galacjan. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w samym sobie, a nie w porównaniu z drugim. A więc w Bożym Słowie, i tutaj jest kilka innych miejsc, nie chcę tego za bardzo rozwijać, ale możecie sobie takie studium zrobić. Pan Jezus mówi, nie porównujcie się. To nie jest zasada kultury Królestwa Bożego. Nie, bo to prowadzi do zazdrości, to prowadzi do wielu innych rzeczy. Nie porównujmy się. Porównujmy się sami w sobie, tak? Czy jestem dobry? Duch Święty wypracował we mnie taką ciekawą cechę, że robię coś, nie żeby inni mnie podziwiali, tylko mam coś takiego, że dochodzę do pewnego poziomu i jestem z tego zadowolony. Mówię, tak, to jest ten poziom, który myślę, że jest dobry dla mnie i myślę, że przynosi Panu Bogu chwałę z tego, co zrobiłem. I tak jest we wszystkim. Czy w remoncie mieszkania, jak coś tam robię, czy jak przygotowuję kazanie, nie umiem tak na skróty coś tam pokleić, tylko ja muszę siedzieć, ślęczeć, to mnie kosztuje wiele godzin, ale chcę mieć poczucie przed Bogiem, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Kiedy ktoś przychodzi z poradą duszpasterską, to nie patrzę na zegarek, mówię, że są 10 minut i koniec. Nie, no jeśli trzeba godzinę, to posiedźmy godzinę. Chodzi o rozwiązanie problemu, tak? I kiedy kończę coś, to nie po to, że inni mówią, a no, pastor Bogdan to jest fajny facet, bo tam to. Nie o to chodzi, tak? Pan Jezus mówi, nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg jest uwielbiony i ja mam taką samoocenę. Mówię, Boże, dziękuję Ci, że mogłem to czy tamto zrobić, że mogłem to dobrze zrobić, że jestem zdrowy, że mam czas, że mam świeży umysł, że mogłem sobie odpocząć, że mogłem to, tamto, owo, różne rzeczy. Tak? Możemy być Bogu wdzięczni i musimy unikać porównywania się z drugim człowiekiem. Często gdzieś tam w pracy, w kościele też w służbie, jak są jakieś równoległe służby, zaczyna się konkurencja. Nie o to chodzi. W kościele to nie powinno mieć miejsca, aczkolwiek ma.
Bywa, że ma. Więc zweryfikujmy, czy jest coś takiego jak porównywanie się z innymi. Nie jest to dobre. Popatrzcie na faryzeusza, który przyszedł do świątyni się modlić. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. No słuchajcie, zawsze możemy gorszego znaleźć, tak? Od siebie. I podziękować Panu Bogu, że nie jestem taki. Ale kiedy staniemy przy Chrystusie, przy naszym Panu, wtedy jest zupełnie inny obraz. Dlatego porównywanie nie ma sensu. Żyjemy w Królestwie łaski Bożej. I każdy z nas ma zarówno te pozytywne, dobre cechy, ale również mamy różne słabości. I to jest walka cały czas. I często człowiek lubi się oszukiwać i widzieć w takim korzystnym, właściwym świetle, którym chciałby się widzieć. Ale kiedy Boże światło pada na nas, wtedy rozumiemy, że nie do końca jeszcze wszystko jest tak, jak my sobie to wyobrażamy. A więc pierwsza zasada w Królestwie Bożym. Nigdy nie porównuj się z innymi. Szkoda czasu. Nawet w pracy. Po prostu bądź dobry, a pracodawca to zauważy. Bądź uczciwy, a pracodawca to zauważy. Ale nie musisz o tym krzyczeć, nie musisz to robić na pokaz, po prostu bądź sobą. Biblia mówi, pracuj jak dla Pana, tak? Jeśli pracuję jak dla Pana, wiem, że Bóg patrzy na moje ręce, na to, co robię, jak to robię. I mówię, Panie, dzisiaj przyszedłem do pracy, aby Ciebie uwielbić i będę pracował uczciwie. Nieważne, czy ludzie patrzą na mnie, czy nie, czy szef obserwuje mnie przez kamerę, czy nie. Ja po prostu przyszedłem do pracy. Po drugie, nigdy nie przyjmuj postawy roszczeniowej wobec Boga. To też jest wykreślone z kultury Królestwa Bożego. Nie powinniśmy tego robić. Możemy sobie postawić pytanie, dlaczego? Jest piękna odpowiedź. 1 Piotra 1,3 czytamy, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Dzisiaj chciałbym położyć nacisk, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Tu jest użyte słowo wszystkim. Co jest potrzebne do życia i do pobożności. Życie to chodzi o potrzeby materialne, pobożność to chodzi o sferę duchową. I w jednej i w drugiej Bóg nas zaopatrzył we wszystko, mamy obietnicę. Ale musimy zająć odpowiednią postawę, żeby korzystać z tego wszystkiego. I nie musimy mieć postawy roszczeniowej, Panie Boże, dlaczego mi tego nie dałeś? Raczej myślę, że jest problem z drugiej strony. Dlaczego tego nie wziąłeś? Dlaczego tego nie przyjęłaś? Tak? Bo to jest gotowe. Często tutaj uchybiamy. Warto też zwrócić uwagę na słowo obdarowała. Nie musisz na to zasłużyć. Niektórzy ludzie myślą, że musimy zasłużyć sobie na Bożą przychylność i Bożą łaskę. Ale zwróćcie uwagę, boska Jego moc obdarowała nas. Synu, dostaniesz prezent na urodziny, ale muszą być na świadectwie od góry do dołu same szóstki, tak? Czy to jest prezent? Musiał ciężko pracować, jeśli dostał, tak? To nie jest prezent, to jest zapłata. Ale Bóg nas obdarował. Dał nam prezent swego Syna. I w Nim nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem. Głupotą jest stawać i mieć takie roszczeniowe serce, że tego nie mam, tamtego nie mam. Wszystko dał. Albo nie jest mi to potrzebne, albo nie potrafię tego przyjąć. Takie dwie możliwości są. Kolejna rzecz to nie szemraj i nie narzekaj. To jest kolejna zasada kultury w Królestwie Bożym. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, napisał Paweł w liście do Filipian, 2 rozdział, 14 werset. Nie przystoi to w Królestwie Bożym. Wyobrażacie sobie
królową Anglii siedzącą w pubie jakimś takim podrzędnym, wiejskim, brudnym, z kuflem piwa? Nie przystoi. To jest wyjątkowa osoba. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś z rodu królewskiego. Nie przystoi szemrać i narzekać, ponieważ jesteśmy ubogaceni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I to również trzeba wykreślić z naszych przyzwyczajeń, z naszych zachowań. Boże, daj mi łaskę i pomoc, abym nie szemrał i nie narzekał w swoim życiu. My Polacy mamy taki dar do tego, tak? Tak łatwo nam przejść do, czy na szefa, na pastora, na żonę, na dzieci, na sąsiada, na cokolwiek, tak? Na rząd, na wszystko, na lekarza, na wszystko, na cokolwiek. Ale czy to coś zmieni? Ale kiedy ludzie, sąsiedzi cię obserwują, ten facet, on nigdy nie, on, ja od niego nie słyszałem złego słowa. On nigdy nie narzeka. On zawsze jest pozytywny. On zawsze widzi rozwiązanie. On chyba nie ma polskich korzeni. Nie przystoi. Usta mówią z obfitości serca, a w naszych sercach mamy wszelkie błogosławieństwo niebios. Mamy Ducha Świętego. Dlatego mamy podstawę, aby mówić dobrze. I mamy wszelkie ku temu powody, aby nie mówić źle. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Bądź błogosławieństwem dla innych. Czwarty, nie zazdrość i nie lekceważ innych. I nie czyńcie nic skutliwości, pisał Paweł w liście do Filipian, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Oto zasada w Królestwie Bożym. Widzieć w bracie, w siostrze kogoś większego od siebie. Uniżyć się przed nim. To jest trudne. Ale to jest kultura Królestwa Bożego. Tak się właśnie zachowujemy na terytorium Królestwa Bożego. Popatrzcie na naszego króla. Przyjął postać człowieka. Stał się sługą. On dał przykład tego. Wziął michę, umył nogi apostołom. Dla niego to nie było problem. Stwórca Wszechświata to zrobił. Dlatego myślę, że nie możemy naśladować wzorców tego świata. A co one mówią? No popatrzcie na wybory. Muszę zrobić wszystko, żebym zasiadł w Pałacu Prezydenckim. Bo czekają mnie 4 lata fajne zabawy, tak? Wszyscy pode mną. Wszystko dla mnie, tak? Podróże, spotkania, głowy państwa, dobre kolacje, wszystko naj. Można się poczuć kimś wyjątkowym. Ale przecież ty i ja jesteśmy wyjątkowi. Coś więcej niż prezydent. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale świecki system wartości. Wejdź jak najwyżej, tak żeby ludzie stali pod tobą. Będą ci służyć, będą ci się kłaniać. Będziesz wielki. Ale to jest łuda tego świata. I Biblia mówi, zostawcie to w spokoju. Uniżajcie się jeden przed drugim, a Bóg was wywyższy. I wreszcie piąte, nigdy nie posądzaj Boga o to, że jest niesprawiedliwy. Nie róbmy tego nigdy. Dlaczego? Rzymian 3, rozdział 26 werset, jest to takie trudne miejsce, ja je wyrwałem, ale można je czytać w kontekście. I jest napisane tak, że Bóg dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, i tu mamy takie ciekawe słowo, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Wiecie, kochający Bóg, ja już to pewnie mówiłem, miał dylemat, kiedy człowiek zgrzeszył w ogrodzie Eden. Bo z jednej strony darzył człowieka wielką miłością, bo Bóg jest miłością, a z drugiej strony Bóg jest sprawiedliwy. I te dwa atrybuty jakby stoją w opozycji.
Bo sprawiedliwość mówi, musisz wyciągnąć konsekwencje wobec tych ludzi. I to nie były konsekwencje, przepraszam, proszę opuścić ogród Eden. Te konsekwencje miały o wiele głębsze skutki. Biblia mówi o powtórnej śmierci, o wiecznym potępieniu. Mówi o tym wyraźnie. I Bóg, patrząc na człowieka, miał rozdarte serce, bo Bóg jest sprawiedliwy. On nie myślał, że muszę być sprawiedliwy. Jego natura jest sprawiedliwa. I nie mógł sobie powiedzieć, a dobra, to tam przymrużymy oko, jakoś tam będzie. Karą za grzech jest śmierć. A z drugiej strony Bóg jest miłością. I drodzy, sprawiedliwość i miłość spotkały się na krzyżu. Tam się dokonało coś niesamowitego dla ciebie i dla mnie. I dlatego Biblia mówi, że Bóg stał się sprawiedliwym, bo ukarał grzech, ale stał się usprawiedliwiającym przez wiarę, przez Jezusa Chrystusa. Jest niesamowicie piękne, cudowne. I dzięki temu jesteśmy z Nim. I dlatego też nie powinno wychodzić z naszych ust jakiekolwiek oskarżenie w stronę Boga, że jest niesprawiedliwy. Krzyż jest największym dowodem Jego sprawiedliwości. Jest największym dowodem Jego miłości do mnie i do ciebie. Kultura Królestwa Bożego. Drodzy, tak po prostu dla refleksji. Jaką postawę zajmuje w Królestwie Bożym? Widzicie tych robotników? I Pan Jezus Piotrowi pokazuje coś. Mówi, przestań myśleć tymi kategoriami. Wysiłek, zapłata. Bo Królestwo Boże opiera się na łasce i na miłości. I tutaj panują zupełnie inne zasady. I tak jak na początku zacząłem, tak jakbyś pojechał do Anglii, wszystko się zmieniło, ale często my próbujemy jechać po staremu, według starych zasad. A Bóg mówi, zweryfikuj swoją postawę. Ja pragnę, abyś miał kulturę Królestwa Bożego. Ona jest zupełnie sprzeczna z tym światem. I Bóg pragnie nas przemieniać i dostosowywać do tego, bo to dotyka ludzi w tym świecie. Sprytnych, cwanych, przebiegłych i tu mógłbym całą listę wymieniać, w świecie jest bardzo wielu takich ludzi, ale pełnych miłości, współczucia, cierpliwych, dobrych, łaskawych. Tam raczej nie ma dla nich miejsca. Świat wręcz uznaje ludzi dobrotliwych, miłosiernych, kochających, za frajerów dzisiaj. Ale tym się nie przejmujmy, ponieważ jesteśmy obywatelami zupełnie innego królestwa. I stosujmy się do norm, które są w naszym królestwie. I cieszmy się tym, radujmy się tym, choć światu się to nie będzie podobać, bo się nie będzie podobać. Ale do tego nas Bóg powołał. Czy to nie jest piękne? Powstańmy, aby podziękować Panu Bogu. Ojcze, dziękujemy Ci, że powołałeś nas do swego królestwa, które jakże jest inne od tego, co dotychczas, co cokolwiek znaliśmy. Dziękuję Ci za moje siostry, moich braci. Dziękuję Ci, że jesteśmy w pełni obywatelami tego królestwa. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty nas uczysz tej kultury Królestwa Bożego, abyśmy postępowali według tych nowych wartości, nowych zasad, abyśmy porzucili to, czego nauczył nas świat, abyśmy nie szukali kompromisów ani skrótów, ale abyśmy szli Twoją ścieżką. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący.
Dziękuję Ci za każdy przejaw łaski i dobroci. Dziękuję Ci, że każdego z nas napełniłeś swoim duchem. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami dzień i noc, w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Dziękuję Ci, że uczysz nas, prowadzisz nas, zachęcasz nas i przemieniasz nas na obraz Jezusa Chrystusa. Błogosław każdemu z nas. Panie, dotknij naszych serc, dotknij naszych postaw. Jeśli jest coś, co należy zmienić, mów dzisiaj do naszych serc. Oto jesteśmy przed Tobą i wyznajemy, że pragniemy podobać się Tobie. Błogosław nas, Panie, przez nadchodzące dni. Dziękuję Ci, że do Ciebie należymy. Twoimi jesteśmy, Panie. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen.